Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać taką bardzo ciekawą książeczkę, jaka się u nas pojawiła ostatnio na rynku, o tytule Busztaw Weekendowy. Książkę napisali Paweł Frankowski, Marian Wyżykowski i Witold Reichert. Co możemy powiedzieć na temat tej książeczki? Bardzo fajna pozycja, przede wszystkim sądzę, że dla początkujących i dla doświadczonych ludzi lasu o różnym poziomie zaawansowania. Dlaczego warto czytać praktycznie jak najwięcej książek o tematyce takiej, która nas interesuje i tematykach pochodnych? Dlatego, że no jeszcze chyba się nikomu nie udało i raczej się nie uda napisać takiej pozycji, która by wyczerpywała w 100% cały materiał, jaki może być dostępny na świecie z doświadczeniem wszystkich ludzi. Dlatego naprawdę warto czytać książki i to o różnym poziomie zaawansowania czy poziomie wtajemniczenia tych książek, bo im mamy większy poziom zaawansowania, tym po prostu można powiedzieć, z książek dowiadujemy się mniej. Czyli już tą wiedzę mamy, książka nam tą wiedzę, powiedzmy, utrwala, przypomina, co też jest bardzo fajne. I na przykład mimo to, że przeczytałem już naprawdę kilkadziesiąt, jak nie więcej, książek o tej tematyce i tam jakichś pochodnych, pokrewnych tematyk, które oczywiście mają tam jakiś tam związek z tym, czym się zajmujemy. I zawsze coś się wyciągało. Tak samo i ta pozycja. Można powiedzieć, 99,9 rzeczy wyczytanych w tej książce wiedziałem, ale się dowiedziałem również z tej książki rzeczy, którą po prostu nie wiedziałem. A już nie wspominając o tym, że mnóstwo rzeczy sobie przypomniałem, czy na przykład się zapoznałem z czymś, co jest teraz na przykład nowinką, co jest wprowadzane i tak dalej. Co też warto wspomnieć o tym, że bardzo fajnie i lubię, kiedy do książek jest dodawana fajna zakładeczka. Tutaj oprócz tego, że pełni ona funkcję oczywiście przewidzianą do tego, do czego służy zakładka, to jeszcze do tego jest wyposażona w taką bardzo fajną ściągę z jednej strony odnośnie pierwszej pomocy, z drugiej o wariantach rozstawiania tarpa czy jakiejś tam plandeki. Bardzo fajna rzecz. Rozdziały książki. Rozdziały książki składają się z takich elementarnych podstaw, jakie jest wprowadzenie, busztaw po polsku, planowanie, pakowanie, nawigacja, schronienie, woda, ogień, jedzenie, zrób to sam, bezpieczeństwo i psychologia, pierwsza pomoc, higiena, przemyślenia busztaftowe, dodatki tematyczne. Każdy z tych działów jest takim, można powiedzieć, podstawą podstaw. Bardzo taką fajną pigułką, szczególnie tak jak mówiłem, dla początkującego kogoś, kto zamierza zacząć przygodę z lasem, że dostaje taką fajną pigułę, czego warto się trzymać. Książka jest napisana przez ludzi, którzy no już niejedną książkę napisali i pewnie niejedną noc w lesie spędzili, że jak najbardziej można tutaj się opierać na poradach autorów, którzy pisali tą pozycję. Bardzo fajne jest nawiązanie do, można powiedzieć, coraz modniejszego, choć to jest złe określenie jak dla mnie, do czegoś, co powinno być od zawsze podstawą. Czyli z angielskiego mamy tu Leave No Trace, czyli jest to filozofia, gdzie wchodząc do lasu, prowadząc nam naszą działalność, relaksując się, ćwicząc techniki survivalowe, cokolwiek robiąc, zostawiamy ten las taki, jaki zostaliśmy. Jeżeli byliśmy
w stanie przynieść jakąś butelkę z wodą, jakieś opakowanie po kiełbasach czy cokolwiek, to na pewno zdecydowanie łatwiej będzie nam je zabrać ze sobą, no bo już kubatura mniejsza i bez zawartości, no to jest lżejsze. Myślę, że absolutnie nie powinniśmy mieć z tym problemu. Tak samo jak zostawiając miejsce po ognisku, zostawiamy je takie, jakie zostaliśmy, a nie jak jakieś pogorzelisko. Tak samo przy pracując choćby na hamakach, tak? Nie używamy cienkich linek, które się tam mocno wciskają w korę, przecinają nam tą korę, uszkadzają niejednokrotnie drzewo, to starać się używać jak najszerszych taśm, żeby po prostu zadawać jak najmniejsze szkody na tym drzewie. Bardzo fajnie, że mamy na to nacisk. Bardzo fajnie, że książka porusza tematy, w których mówi, jak przede wszystkim zachęcić nasze smyki, czyli dzieciaki, do przebywania na łonie natury i jak to robić, żeby było ciekawe, a przede wszystkim bezpieczne. Czytając tą książkę, również nasunęły mi się takie trzy zagadnienia, które powiedzmy mam na to takie swoje zdanie. Jeżeli jest tam pozycja odnośnie sprzętu ultralight i autor tam wspomina o tym, by jeżeli ktoś naprawdę chce być minimum minimalny, to na przykład filtr wody zamienić na tabletki do uzdatniania wody, jakoby były tym podstawowym źródłem uzdatniania tej wody. No ja tu bym raczej nie szedł w tym kierunku, bo jednak filtry, które są dostępne na rynku do czyszczania wody, no naprawdę już są niewielkich rozmiarów i naprawdę niewiele ważą i są w stanie przefiltrować, oczyścić bardzo dużo litrów wody. A jednak tableteczka, to jakby nie było, to jest cały czas baza na chemii. I rozumiem w sytuacji awaryjnej użyć tych tabletek kilkanaście, kiedy tylko będziemy mieli możliwość dostania się do sprawdzonej czystej wody, od razu odstąpić. A założyć, że będziemy bazować głównie na tabletkach, tych chemicznych do czyszczania wody i spożywać tą wodę oczyszczoną w ten sposób w jakichś tam większych ilościach i bardziej długoterminowo, to ani to nie jest smaczne, ani przez okres długoterminowy zdrowe dla naszego zdrowia. Następnie temat apteczki. Żeby sobie kupić gotową, skompletowaną apteczkę i na niej bazować. No ja też zdecydowanie wolałbym apteczkę, można oczywiście kupić gotową, ale i tak ją zweryfikować, sprawdzić, czy wszystko jest zgodnie z moimi oczekiwaniami, zgodnie z moim trybem działalności, czyli jeżeli pracuję z ostrymi narzędziami, jeżeli pracuję z ogniem, czyli coś, co daje wysoką temperaturę, to mam w tej apteczce taki sprzęt, który pozwoli mi opatrzyć oparzenie, opatrzyć zranienie narzędziem, wyciągnąć kleszcza. To apteczka ma być tak zbudowana, która jest w stanie nam zaradzić, jest w stanie nam pomóc w tych urazach, które najczęściej występują w tym trybie aktywności, który akurat my będziemy robić. I ostatnim takim tematem, który chciałbym tutaj poruszyć, jest światło czerwone przy pracy na mapie. Zakładam, że nie ma jakiejś tam super sytuacji taktycznej, że musimy używać tych świateł typu czerwone czy tam niebieskie, gdzie są trudniejsze do zauważenia, nie rozpraszają naszego wzroku w nocy i tak dalej, czyli nie zaburzają tej adaptacji naszego wzroku w nocy, ale też trzeba pamiętać, że jeżeli pracujemy z mapą używając czerwonego filtra, to wszystko, co na mapie jest czerwone, to praktycznie dla nas jest niewidzialne. I tu na przykład mamy przy wędrówkach gdzieś tam w górach, czy gdzieś w terenie pagórkowatym, po prostu nie widać warstwic. I to trzeba pilnować, bo planując taką trasę, czy tam korygując ją w trakcie, już po zmroku, kiedy użyjemy takiego czerwonego filtra,
i będziemy chcieli obejść, bo z jakiegoś powodu ten odcinek, który my wcześniej zaplanowaliśmy, jest nie do przebycia, albo trzeba było zmienić trasę, bo szybciej dojść do samochodu, czy cokolwiek. I tutaj w przypadku braku zauważenia warstwic, no może ta wycieczka się zmienić w ostrą wspinaczkę, albo wręcz w teren, który jest nie do przebycia. Tak samo jest z czytaniem znaków, oznaczeń szlaków w nocy przy wykorzystaniu filtra różnokolorowego, czy tam czerwonego, czy niebieskiego. Barwa światła może przekłamać, jakie jest to faktyczne oznaczenie znaku. Na przykład będą się nam zbiegać znaki żółty i zielony i w poszczególnych barwach używanych filtrów te kolory mogą mieć różne odcienie i na przykład w trakcie zmęczenia, dużej presji na dotarcie na czas, bo już jesteśmy spóźnieni, to kiedy sobie oświetlimy takim filtrem kolorowym znak, oznakowanie szlaku na naszej trasie, no może nasze prawdopodobieństwo pomyłki wzrosnąć i należy o tym pamiętać, że jeżeli chodzi o takie absolutnie bardzo ważne rzeczy, to jednak bym proponował używać jednak białego światła, gdzie dobrze oddaje tą barwę kolorów, żeby po prostu uniknąć jakichś tam pomyłek i niedomówień. Ogólnie bardzo fajna książka, która nas bardzo fajnie, w sposób przyjemny wprowadza w nasze życie leśne. Format, jak widać, kieszonkowy, z papieru, który tak łatwo nie podda się na pewno wilgoci, jakaś tam kropelka czy coś by spadła, nic się nie stanie. Możemy śmiało sobie zawsze włożyć do plecaczka, zrelaksować się na hamaczku i pogłębiać, przypominać, utrwalać naszą wiedzę. Bardzo fajnie, że takie rzeczy się pojawiają i jak najbardziej zachęcam do czytania. Do następnego. Trzymajcie się.